Hej, hej, tu Karinka. I tu Stefcio, cześć. Teraz tak. Ludzie nas często pytają, co my robimy ogólnie na co dzień, co my tak w ogóle robimy, czym się zajmujemy i tak dalej. Już to było często opowiadane, ale teraz jest filmik, który będzie łatwo do znalezienia. Więc tak, ja jestem Karina i ja pracuję za granicą, ale sezonowo, tylko zimą. W zeszłym roku nie byłam, bo była, wiadomo, korona i nawet mnie tam nie chcieli, bo jestem nieszczepiona, ja się nie chcę zaszczepić. Nie wiem, jak to będzie w tym roku. Myślę, że jak już to się zaszczepię, no a zresztą to ta moja sprawa, to o tym może nie, ale wykombinuję coś, żeby było zgodne z prawem i ten, no ale to jest już moja sprawa, co ja tam, czy ja się będę szczepić, czy nie i w ogóle na jakich zasadach i jak to tam zrobię. Więc tak. Problem, że w tym roku nie byłam, bo ze szczepionką. Ja tej szczepionce nie ufam i tak dalej. No dobra, ale to tam już sprawy indywidualne każdego osobnika. W tym roku właśnie nie wiem, raczej chcę jechać. Chciałabym jechać, chociaż na miesiąc lub dwa za granicę, tylko tak jak mówię, jest problem ze szczepionkami, bla, bla, bla. Ale też obejrzę może właśnie figurki. Może mi się uda coś z tymi figurkami. Teraz robię czakora. No i będę miała zamiar go jakoś tam sprzedać, czy coś, w ogóle jak to idzie, czy ludzie chcą kupić, no bo to jest dosyć kosztowne, też zależy na jaką kapsę, no ale dobra, parę tysiaków, że tak powiem, no to dla niektórych to jest dużo, dla innych to jest mało, nie wnikam. Więc tak, No to za to. tyle co do mnie, ja pracuję sezonowo w Niemczech. Dobra. To ja powiem, co ja robię. Ja pracuję w Niemczech, w dużym koncernie samochodowym, ale nie sezonowo, tylko normalnie od poniedziałku do czwartku. Piątek, sobota, niedziela zazwyczaj spędzam w Polsce. Chyba, że czasami muszę sobotę i piątek pracować, to wtedy znowu mam w późniejszym terminie znowu cały tydzień wolny. Z tego względu łatwo można mnie tu w Polsce znaleźć, dużo mam czasu na nagrywanie na ten. No i zarabiam to na tyle, że mi wystarczy. I to nie jest teraz tak, że my siedzimy, nie wiem, na bezrobotnym i dostajemy hajs. Zresztą nie wiem, każdy się potrafi domyśleć, że jakbyś dostawał pieniądze z zasiłku, a potem, no to nie kupisz sobie chaty, nie kupisz sobie, nie wiem, autek i no nie wiem, czy by to szło, nie? Także nie jest to tak, jakby się jednemu wydawało. No i tak. W wolnym czasie się nagrywam, występuję też w jakimś jednym programie telewizyjnym. W wolnym czasie jest to teraz takie moje hobby. No i oprócz tego też lubię zajmować się samochodami. Czyli offroad takiego mam, mamy takiego budget też, żeby sobie poszaleć w offroadzie, to mnie też interesuje. No i tak lubię przy autach grzebać, zazwyczaj przy swoich, kiedyś ich grzebałem od znajomych i ten, ale już teraz mniej na to mam czasu, poza tym wolę już przy swoich autach w wolnym czasie pogrzebać. No. I czasem tam. Oprócz tego też lubię wszystko, co sprawia dobrą zabawę, latanie dronami i takie tam. Po prostu tak, o, ten. Lubię też zwiedzać duże parki rozrywki, na przykład Energylandię, skoki spadochronem, no różne takie rzeczy, co lubią, co sprawiają co sprawiają mi przyjemność, mi takiemu dużemu dziecku. O. Może jedni myślą, że umysł zaczęło mi się w wieku 13 lat, no coś. Komuś tak ten, jak komuś nie przeszkadza takie mniemanie o mnie, to mi też nie przeszkadza. Może tak być, nie już tak będzie, ale daję sobie w życiu jakoś tam radę i jakoś funkcjonuje. No i tyle by to było. Ale nie ma tak, że nie pracuję nigdzie i niczym się nie zajmuję. Nie, to tak to nie jest. Każdy z nas musi jakoś pracować i jakoś no, orać jak może. Każdy orze jak może. Tyle, co by tu więcej gadać? Nie wiem. No ja też tak powiem, że ja nagrywałam nawet filmiki z Niemiec, jak pracowałam i mówiłam, co robię, gdzie, co, jak i ten. Ale ludzie nie chcą zajrzeć na YouTube'a czy na Facebook'a i się to informować, tylko wolą wychodzić z założenia, oni na pewno nigdzie nie pracują. O, jeszcze było, raz się ktoś pytał, czy ktoś widział naszych rodziców. I to nasi rodzice po prostu mieszkają 150 metrów obok i Karna mieszka z nimi tam. Oni nie chcą być, że nigdzie medialni. Ja chcę być medialny, nie mam z tym problemu, Karna tak samo, ale rodzice nie chcą być medialni i no i nie chcą w żadnym programie występować i chyba każdy jest w stanie to zrozumieć, nie? Więc
Dlatego nikt ich nie zauważy. Bo, a oprócz tego swoją prywatność też się ma. I także nie wszystko jest pokazywane w telewizji. I nie wszystko będzie nigdy nie będzie pokazywane. Nie wszystko musicie wiedzieć. Dokładnie. Inaczej mówiąc, nie wszystko musicie wiedzieć. No, dokładnie. Jak ktoś chce więcej wiedzieć, osobiście się skontaktować, pogadać, osobiście się doinformować, a nie, że no. I wyrabiają sobie ludzie zdanie takie, a oni na pewno to, oni na pewno to, oni na pewno tamto. Ja sobie też mogę wyrobić zdanie o jakiejś innej osobie medialnej i nie wiem, siać jakieś głupoty, ale co to da bez sensu. No, my nie mieszkamy razem, żeby tak było tylko. My razem tylko materiał kręcimy. Dokładnie, my razem tylko materiał kręcimy. No a też więcej jest akurat materiału o mnie, że ja jestem sama, a Stefan on tak mało nakręca sam, no bo mu się wszystko wydaje, tak ja zresztą powiedz sam. No, mu się sam wydaje, że niczego nie będzie chciał oglądać i zresztą po co też mają wszyscy wiedzieć, nie muszę też całego swojego życia pokazywać. A ja akurat, jak to mówią, mam parcie na szkło, ja akurat dużo więcej uważam, że jest to... Na przykład powiem tak, nagraliśmy filmik z głupot, który później miał 75 tysięcy wyświetleń. A nie myśleliśmy nawet o tym, że to będzie mieć tyle wyświetleń, bo to tylko tak, że przecież to nic takiego, ale nagraliśmy. I miał tyle wyświetleń. Na przykład nagraliśmy filmik, który typowo my byśmy chcieli, żeby on był oglądany, a on nie był tak oglądany, miał tylko 1000. No to więc, niekiedy dla nas to są głupoty, a dla was to jest interesujące. Tego my nie wiemy, dlatego ja wychodzę z założenia, że byle co bym tak nie robiła i co się nie wstydzę, ja się tam bardzo mało rzeczy wstydzę, tylko muszę praw przestrzegać obowiązujących w tym kraju. Więc dla mnie bardzo dużo ja lubię nagrywać i nagrywam, a jak to komuś coś nie podoba, no to nie muszę ani hejtować, ani na to patrzeć, ani nic, tylko internet jest duży, wybierzcie sobie coś, co was bardziej interesuje. Nie musi nikt do mnie wchodzić i mnie oglądać. Ja to nakręcam do tych, którzy mnie chcą oglądać, a nie do tych, którzy mnie nie chcą oglądać. A jak ktoś jest natrętny i nie może poradzić sobie z tym, że jak coś się nie interesuje, to tego nie oglądasz, no to ja służę pomocą, no i wtedy tą osobę jakby pomagam jej się ode mnie odczepić, że tak powiem. Dobrze. Żeby się zajęła czymś, co ją bardziej interesuje, a nie mów, po co te stresy, to wszystko. Ja sobie żyję, ja sobie robię, ja nikomu krzywdy nie robię, więc po co te wszystkie stresy? Dajcie ludzie żyć. Jak komuś się coś nie podoba, to nie oglądamy, no i tyle. Jak mi się coś nie podoba, to zwyczajnie tego nie ogląda. Tyle. Po co tyle stresów, tyle hejtów i tyle wszystkiego? Po co to? Nie wiem, co by tu jeszcze więcej gadać. Jak coś jeszcze chcecie wiedzieć, to pisać w komentarzach, gadać albo odezwać się, tak, ale w komentarzach musicie pisać, jakby coś jeszcze kogoś interesowało. Tylko nie głupot, nie jakieś tam intymne rzeczy czy coś, bo to, ale takie... Tak samo jak chodzi o moje włosy, mój wygląd i moje wszystko, no ja jestem jaka jestem. No i tyle. Nie słyszę, żeby było tyle na przykład na Stefkach, żebyście pisali zmień stylówę, zapuść włosy, ogól się, nie wiem, zapuść brodę, może będziesz bardziej męski, ty jesteś za bardzo żeński, ty masz za obcisłe spodnie, ty masz za kolorowe buty, ty masz, no nie wiem, nie słyszę tyle tego. Może też być dlatego, że on tyle nie udostępnia, a ja więcej, to może też być jeden taki aspekt, ale ogólnie nawet jak on jest, że on coś udostępni, to nie ma aż tyle tego. Raz jedna osoba pisała w komentarzu, że jak będzie nas 5000 subów, to mam zafarbować włosy na różowo, nie? No już mamy ponad 5000 subów, więc włosy różowe są. Tyle. A ja mogę mieć włosy kolor, jaki mi się podoba, mi to nie przeszkadza. Mogę mieć nawet, nie wiem, fioletowy. Obojętnie, to są moje włosy, będę z nimi robił. Co mi tak lekko przeszkadza, to właśnie, że w jakim kraju my żyjemy, że kobieta kobiecie ciśnie, jak ona ma wyglądać i same sobie poprzeczki podnoszą, bo to nie faceci mi często piszą, zrób to tak, rób tak, bo nie bardziej taka czy owaka, tylko to kobiety robią, więc nie podoba mi się to, że no nie mam nic przeciwko Polsce, ale w Niemcach na przykład nie zauważyłam, żeby tak bardzo mi zwracano na to uwagę, jak ja wyglądam, że bardziej tolerancję widziałam, bo pracuję tam, często tam spędzam, znam niemiecki, rozmawiam z ludźmi, no i tam jest po prostu dużo więcej tolerancji niż tu. To mi się podoba w Niemcach, a w Polsce tego brak. W
Więc tu mi się, pod tym względem mi się Polska nie podoba, tak powiem. I nie tam, że mi się, ja mam coś przeciwko Polsce, tylko po prostu tu więcej tolerancji by się przydało, bo czuję taki, czasem się czuję, choćbym była w, nie wiem, w jakimś kraju takim, raczej muzułmańskim, że facet to świętość, a kobieta ma nie wiem co robić, żeby wielce się facetowi podobać. No jak znajdę kogoś, to znajdę, a jak nie znajdę, to nie znajdę, trudno. Na pewno się nie będę tu nikogo zmieniać teraz, że robić się lalkę Barbie albo nie wiem co, bo ktoś mnie tak chce widzieć. No na pewno jestem jaka jestem i szukam osoby, która mnie pokocha taka jaka ja jestem.